Cześć, tu żeglowanie na Safranie. Dziś zapraszamy Was na trzeci już z kolei odcinek, jeżeli liczyć film o windze, dotyczący szkierów zachodniej Szwecji zlokalizowanych w pobliżu Göteborga. Jesteśmy w porcie Sielle Nippla, albo jakoś podobnie. No i co teraz? Jak płynie? Jak zrobisz stop, ty zmywa do końca rejsu. Port jest duży, rozgałęziony i o tej porze roku, czyli w połowie sierpnia, dosyć pusty, choć w sezonie zapewne jest inaczej. Bywalcy twierdzą, że szkiery zachodniej Szwecji w lipcu są bardzo zatłoczone. Płyniemy dalej, by po krótkiej żegludze wylądować na wyspie Fute. I znowu bezpieczny, ukryty w skalnej zatoce port. Port, jak wspomniałem, bezpieczny, ale wejście i podejście emocjonujące. We mgle i bez czarnoksiężnika zdecydowanie odradzam. Boisz się? Dobrze. Docieramy do Långedrag, na przedmieściach Göteborga, gdzie pożegnamy naszych przyjaciół, by dalej ruszyć już tylko we dwoje. Lądujemy w złym miejscu, niewłaściwej, błędnej wyspie, bo tak chyba należałoby tłumaczyć Wrong-ö. Ale jest tu dalej pięknie.
Wybieramy się na szczyt wzgórza, żeby zobaczyć, którędy będziemy następnego dnia płynąć. Spod domku pilotów najlepiej widać okolice. Leżąca na skraju szkierów wyspa Wrąg jest doskonałym punktem startu w dalszą podróż. Przed nami kilkudziesięciomilowy skok na sam środek Kattegatu, na duńską wyspę Anholt. Ahoj!